Prosiłam tutaj pana Patryka, żeby taką lekcję przeprowadził, bo zbliżyć się do tego tematu pszczół i potrzeby tych pszczół w naszym środowisku, nie tylko tutaj oczywiście nie mówię o Jeleniej Górze, tylko mówię w ogóle globalnie, no to niewiele osób się tym nie interesuje tak naprawdę, a to gdzieś tam przybliży, wyjaśni, może zainteresuje, może będzie więcej tej odpowiedzialności ekologicznej. Liczę na to po prostu. A lekcje prowadzone przez doświadczonych praktyków to przede wszystkim dobra okazja dla uczniów, aby poznać specyfikę danego zawodu. Dotknąć rzeczywistości, posłuchać doświadczonego, empirycznie, po prostu empirycznie. To jest chyba najważniejsze, bo z teorii wiele wynosimy, ale nie wnosimy do życia. A jeżeli już mamy doświadczenie, mamy praktykę i widzimy to, jak to wygląda, to myślę, że jest to ta właśnie wartość dodana. Patryk Waloszczyk przeprowadził kilka lekcji, w tym jedną w języku angielskim. My name is Patrick and I'm a beekeeper. Mamy gości z Włoch, jesteśmy w projekcie z Erasmus+. Nasi uczniowie są w tej chwili w Bolonii i w Perugii, a do nas przyjechali uczniowie z liceum plastycznego. Oczywiście, jak zawsze postarał się przekazać pszczele ciekawostki, aby zachęcić młodzież do zainteresowania się bartnictwem. W takim ulu jest 80 tysięcy pszczół i żeby bardzo szybko rozprzestrzenić informacje w całej Jeleniej Górze, to co byśmy zrobili? No podali, nie, do telewizji, do internetu, na Facebooka, TikToka i tak się rzadko kto dowie, bo nikt tego nie ogląda. Tego jest tak, że nikt tego nie ogląda. Proszę Państwa, zapach, czyli feromony. Pszczoły wydzielają feromony, matka pszczoła wydziela feromony i to jest przekazywanie informacji. Co ciekawe, na przykład jak pszczoła, która znajdzie źródło pożytku i wróci do ula, ona przekazuje kierunek, który mają inne pszczoły polecieć za pomocą tańca. Zaprezentował także narzędzia na co dzień używane w pszczelarstwie. Jak takie pszczoły odymimy, one ratują miód, czyli wypijają ten miodek. Wypijają miodek, mają pełne brzuszki, nie mogą wysunąć żądła. Taki paradoks sytuacji. I wtedy co? Pszczelarz przychodzi, może sobie tam pogrzebać, może im skroić miód, bo to jest kradzież, to jest zwyczajna kradzież. Przychodzi sobie pszczelarz, kradnie pszczołom miód. No chamstwo. Ale w zamian za to pszczoły dostają co? Dostają domek, jedzątko na zimę, dostają wyleczone, czyli coś za coś. No nie? Jak tak sobie pomyślimy, to w świecie ludzi jest podobnie. Niebawem na antenie telewizji Dami wyemitujemy obszerniejszy materiał z przeprowadzonych lekcji.